Witajcie kochani, dzisiaj będzie surówka z młodej kapustki, z dodatkiem marchewki, cebulki, no i przyprawy. A do tego piel z kurczaka, tylko jedną miałam, pokroiłam na mniejsze kawałeczki, lekko rozbiję i zrobię za chwilę marynatę do nich. Oto składniki naszej marynaty, jedno jajko, łyżka skrobi kukurydzianej, ząbek czosnku, przyprawy włoskie, cajun, czyli ostra papryka z dodatkami, pieprz, sól i troszkę sosu sojowego. I to wszystko, co nam potrzeba. Najpierw zetrę sobie czosnek, taki duży ząbek. Lubimy czosnek. Ale pachnie czosnek. Kochani, pamiętajcie, duży żeby ząbek. Czosnek kupować tylko dobry. Tak. Żaden chiński. Lokalny jak można. Jak on pachnie przepięknie. Teraz dodam troszkę sosu sojowego. O tak, może z łyżkę. Sos sojowy również, kupujcie tylko dobry. No i przyprawy po kolei, tak jak mówiłam. Wszystkiego po troszkę. Teraz są takie przyprawy, dodawajcie jakie lubicie. Tak, jak to lubi. Przyprawy dowolne. Soli nie dam za dużo, bo dałam sos sojowy, to tylko odrobinę soli. No i mąka. Znaczy skrobia kukurydziana. Żeby zakręściła to wszystko. I mieszam. I zaraz włożę do tego właśnie nasze mięsko, czyli piersi, kotleciki z piersi. Będzie taka panierka. Panierka taka. Ale ja teraz dam do tego jeszcze troszkę oleju. Troszkę dam, odrobinę oleju. Tak, może z łyżkę. I dodam jednak papryki, bo troszkę taki blady kolorek. Troszkę papryki, pędzonej, słodkiej. Nasze smaki. To lubicie dodajecie. I od razu ładniej wygląda. Tak. Pachnie, nie? Tak. Piękne zapachy. I teraz wkładamy mięso. Lecę po mięsko. Troszkę rozbiłam właśnie te kotleciki. I wkładam do marynaty. I zostawiamy co najmniej na pół godziny. Można dłużej, ale mówię minimum pół godzinki, żeby smaczki się przegryzły. Bo to jest, kochanie, taka marynata panierka od razu. Tak, tak, tak. Czym będziemy już smażyć, tak. To się marynuje i potem będziemy ładnie obtoczone i będziemy smażyć nasze kotleciki. Za chwilkę, niech to sobie właśnie przejdzie tymi smaczkami. Mięsko się marynuje, a teraz zrobię surówkę z kapusty. Tylko robimy z połowy, tyle dla nas wystarczy. Kroję na pół, wycinamy głąba. I poszatkujemy. Znaczy musimy drobniutko ją pokroić. Kapusta poszatkowana, znaczy pokrojona, dodaję teraz tartą marchewkę, jedną marchewkę zetrę. Marchewka starta. Dodajemy cebulkę, pół łyżeczki soli i musimy troszkę wygnieść tą kapustę z tymi dodatkami. Teraz troszkę uchnij, żeby troszkę soczki puściła, to zmięknie wtedy. I kochani, kapusta tak lekko wyduszona. Zostawiamy ją teraz tak na 10 minut, dopiero dodamy resztę składników. Kochani, suróweczka nasza troszkę się przegryzła. Soczków nawet nie odlewam. Dodaję teraz pieprz. Potem jeszcze można doprawić. Ocet jabłkowy. Akurat mamy ekologiczny. Muszę go troszkę pomieszać. To akurat nowy jeszcze, bo nie używałam. Dam taką pełną łyżkę. Pełną łyżkę octu. Będzie potrzeba więcej, to dodam. I oliwkę. A
akurat tą używamy, taką light, bezsmakową. A to już tak polewam sobie na oko. Może ze dwie łyżki. I wszystko mieszamy. Ale jeszcze dodaję szczypiorek właśnie. Nasz z balkonu. Wszystko wymieszamy i zostawiamy na kolejne 10 minut. I sałatka, suróweczka będzie gotowa do obiadu. Kochani, zaczynamy smażyć kotleciki. Patelnia nagrzana. Wow, wsunął się. Jeszcze 2-6 mam akurat. I smażymy na rumiano w każdej stronie. Zostało nam tej panierki, właśnie tej marynaty, to nakładamy na kotleciki. Ale smaczki, nic nie marnujemy. Same smakołyki w tym wszystkim. Kochani, kotleciki gotowe. Przekładamy na ręcznik papierowy, żeby odciekły trochę z tego tłuszczu. I gotowe. Za chwilkę do tego będą ziemniaczki i surówka. Tutaj, kochani, obiadek gotowy. Maszowane ziemniaczki, czyli piurę. Nasza suróweczka z kapustki. I kotleciki. Smacznego. I do następnego. Dziękujemy, kochani, za oglądanie. Trzymajcie się. A my za chwilkę będziemy to wszystko próbować.